Żeby było jasne, nie podoba mi się to, że śledziłeś Grześka. Ale ja też chcę mieć tę rozmowę już za sobą. Okej. Długo nad tym myślałam. I to nie jest dla mnie łatwe, Krzysiek. Ale widzę, że się starasz, że nie pijesz. Marta. Co? Marta, ja cię kocham i tylko ciebie w życiu Krzysiek, kocham. I tylko ciebie naprawdę będę kochać. Dobrze, wstań. Nie rób szopki, okej? Ja nie chcę słuchać twoich wyznań miłosnych nie po tym, jak wyglądało nasze ostatnie 10 lat. Ja byłam z tobą nieszczęśliwa. Dzieci nigdy nie mogły na ciebie liczyć. Wiem i bardzo tego żałuję, jeśli to cokolwiek zmieni. Widzę. I naprawdę cieszę się, że jesteś trzeźwy. Czekałam na to tyle lat. Ale nie wiem, czy uda nam się ocalić naszą rodzinę. Dobrze. Jeżeli przyjmiesz moje warunki, to jestem gotowa na razie nie wnosić o rozwód. Może Marta, dziękuję. Zgodzę się na wszystko. Poczekaj. Powiedziałam na razie nie wnosić o rozwód. Okej? Spróbować jakoś, nie wiem, pójść na terapię małżeńską. Znaczy, na pewno musimy pójść na terapię. I może da się jakoś ocalić naszą rodzinę. O ile to w ogóle jest możliwe. Poczekaj. Co nie znaczy, że znowu tak po prostu jesteśmy razem, okej? Okay? Tak, tak, wiem, ale i tak się cieszę. I dziękuję, nie zawiodę cię. Mam nadzieję, że nie robię błędu. Słyszysz co, mąża? Nic nie słyszałam. Ale... tak, no dobrze, dobrze, to jest powieszone. Dobrze, dobrze, cisza. Nie wiem, ile udało się wam podsłuchać, ale może ja powtórzę, co razem ustaliliśmy. Mama się ze mną nie rozwodzi. Chris, poczekaj. Na razie. To jest początek bardzo długiej drogi i nie wiadomo, dokąd ta droga zaprowadzi. Tak, wiem, ale bardzo się cieszę i obiecuję, że będziemy najlepszą rodziną na świecie. Gratulacje. Dobra, idziemy się ogarnąć z Grzesiem, bo Oliwka zaraz będzie, nie? Tak, a my musimy się... A, bo u was jakaś impreza dzisiaj jest... Tak, bo są urodziny jednej z dziewczyn, więc w sumie jak masz ochotę, to może zostać. No tak. No i właśnie to jest na pewno Oliwka, więc proszę schowajcie się, okej? Okay? Robimy niespodziankę. Czemu ona nie otwiera? Gdzie masz klucze, no? Cześć. Jest Natasza? Adam? Adam, proszę cię, to nie jest dobry moment. To jest najlepszy moment, ja muszę z nią porozmawiać. Nie odpuść. Bera, jest twoja siostra? Adam, wyjdź. No? Wyjdź. Adam? Natasza. Co ty tu robisz? Wszystko się zmieniło. Jaka Natasza? Bo to jest Marta. Jaka Marta? A Marta! A słyszę to już dzisiaj drugi raz. No, niezłe. Marta, bo ona tak ma na imię. A ty się dobrze czujesz? Bierzesz coś? Ja się świetnie czuję. A przepraszam, kim ty w ogóle jesteś? Ja jestem Chris Wiśniewski, a to jest Marta Wiśniewska, moja żona.